Każda historia ma swój początek i każda historia ma swój koniec, ale każda ma również swojego bohatera. Zapamiętaj tą twarz. Słuchajcie, to nie jest przypadek. Real Madrid, pierwszy strój. Jakie wygląda ten nowy klub? Gnabry, Brazylia, Los Angeles, Herb, Real Madrid, Ajax, Amsterdam. Początek jest zawsze ciężki, ale na nieświadomce też można zarabiać, jak ktoś dobrze napisał na czacie. Stroje Realu Madrid. Damy promocję 100 monet. Oczywiście stroje do nas wrócą. Jak zarobiłem 5k w 2 sekundy. Pierwszy ruch transferowy zrobiony, 4900 za stroje Realu Madrid. Paczka narodów ćwierćfinału. Ruben Diaz 88. I ta paczka za 10 monet jest mega istotna. Co tu może być? Hero? Co jest grane? No wiadomo, że słabe, ale dlaczego Hero na tym nowym koncie? Cahill, ale mamy napastnika! Szczęście mi sprzyjało, ale Cahill potrzebował pomocy. Potrzebował drugiego napastnika. Szybki rage quit w zadaniach srebrnych. No i zobaczcie, kogo dostał. Karta 74 oceny ogólnej, ale statystykami nie przypomina oczywiście karty 74. Piękny walkout. Pierwszy chyba walkout Totsa, jakiego można zauważyć w tej edycji, bo wiadomo, wcześniej można było trafić. Coś pięknego, nie? Odbierzmy sobie wszystko, co na tym nowym koncie mamy z rzeczy potrzebnych. Jordi Alba, takie karty będzie można w sumie ci wciskać do składu. Za 15 gwiazdek i piłkarz 8+ do wyboru można 5 razy odebrać, mam 47, więc z tych sensownych bierzemy po prostu to. Bierzemy te piki, bo one będą najlepsze w tym wypadku zdecydowanie. Plus, oby coś było. Dobra, zaczyna się dobrze. Asensio, Zapata i Henderson. 83+ do wyboru. Okej, 85 Vardy. Tak jest! No i to jest coś pięknego. Gertruida. Właśnie o nim mówiliśmy, że on może się przydać do składu na środek obrony. Ankieta zdecydowała, że zamiast Reyny bierzemy paczkę 5 piłkarzy 85+, po prostu za 5 poziom odbieramy sobie paczkę 5 piłkarzy 85+. Pewnie zastanawiasz się, o co chodzi z tą ankietą? Codziennie na Twitchu po godzinie 18 są streamy i właśnie tam rozwijamy to konto i cały efekt końcowy, który tutaj widzicie, jest również spowodowany waszymi wyborami. W środku, ta za 5 poziom. A, złoty walkout. Francja. No nie, Menio. Ja cię już tam napastnika widziałem. Już widziałem napastnika i Kiliana Mbappé. Mamy 3,85, 86, 87. Jest to. Okej. Jestem zadowolony. Jest to Kokcu. Jest to Kokcu. Zawodnik z Eredivisie, więc tak naprawdę bardzo dobry link. O, Inform. Ale Inform to dobra sprawa, zawsze się przyda. Okej, 80. Dobra, kupiliśmy Dembele. Da, pogramy sobie chwilę, potem ja to ogarnę, a jutro już będziemy grać mecz o stawkę i zobaczymy, jak to pójdzie. Brama. Gość ma dość FIFA. Gość ma na dzisiaj dość FIFA. 4-0, wychodzi, pięknie. Idziemy po te kwalifikacje. Joe Ellington, 89, TOC. Witamy w klubie. Środkowy pomocnik, który na pewno jest teraz mega mocnym wzmocnieniem, koło Kokcu będzie grał. Ocena ogólna 89, ale statystykami pięknie wygląda. Tak samo jego walkout wygląda wspaniale. TOC! Nie, to jest TOC moment. Coś pięknego, lewy obrońca. Lewy obrońca. Banse Baini. Przecież to była bardzo słaba paczka. Ale paczka rzadki piłkarzy, czyli paczka za 50k na RTG. I co w środku? Zapowiedziałem potężnie, a w środku jest Memphis Depay 85. 8-4. Dembele może zostać, Jesus Navas może zostać, obrona może zostać. Dwa mecze i będzie inny obrońca. To już mamy zrobione. Lewa pomoc albo napad. Dobra, robimy ankietę. Najwięcej głosów, 13 na Dalglisha. 36k. Zarąbiliście. I została jeszcze jakaś kasa, 9k. Nowy transfer do zespołu. Wpada Kenny Dalglish, 89. 36k, rynkowo chodzi 38, więc jak najbardziej dobra okazja. 4-0, bramka nowego nabytku, czyli Dalglisha. I mamy utracone przeciwnikiem połączenie. A co za tym idzie? Wbijamy punkty kwalifikacji. Punkty kwalifikacji wbite, pierwsza liga weekendowa. Osiągnięto. Pięknie. 7 prób, aby nie były potrzebne. Ostatnie zadanie, Dawid Hansko, paczka jeszcze wpada dodatkowo. No i karta, którą potrzebujemy do składu. Środkowy obrońca z Feyenoordu, który idealnie wpasuje się do drugiego zawodnika, którego też trafiliśmy. Ekrany, to coś pięknego. Ocena ogólna 88. Przeciwnik, FC Zuski, poważna nazwa. Skład przeciwnika, Iker Casillas, Lucio, Desai, Essien, Mbappé, Cruyff, Puszkas, Bernardo Silva urodzinowy. Ja pierniczę. FC Zuski, ja pierdzielę. Skąd ci prosi się biorą na świecie? Zróbmy jakąś taktykę. Grałem na tym. 4-2-3-1. Zawsze nią osiągałem najlepsze wyniki. Okej, wiemy, jak się zmienia taktyką. Trzymaj się środka, wbiegaj za plecy obrońców. Krycie środka, domyślne krycie środka. Nie zrobi mi tego.
Ja pierdzielę. Mają składy wypieprzone w kosmos. Grają od tego września. Tak jest! Tak jest! 1-1. On ma każdego zawodnika szybszego. Bardziej zwrotnego. Dobra, przewijam. Jest, dobra, nie wie kim gram. Nie! Proszę, tylko nie złapi, nie wyjdź! Tylko nie wyjdź. Yashin, Varane, Ramos, Abedipele, Makelele, Bez, Jorginho. Przez skład mi pooglądał, to teraz już ma tam free wina. No nie, miałem już jednego wina, 2-1 bilans, kompletnie na sytuacja. Kurde, jeszcze Cantona wsadził. Dobra, zły wybrał, 1-1. 2-2, 2-2, mamy to. Joelinton, brawo, brawuj, lobuj. 3-2, 1-2. Pamiętaj, jak nie zrobisz kwali, pamiętaj, że dostajesz 400 punktów, a 800 wbijesz. Po co mi to pisz? Jak ja zrobię spokojnie kwalifikacje. Się udało. 2-0. 1 z 2, 8, 4 plus. Co będzie w środku? Okej, okay. 8, 6 środkowy pomocnik, ale w ifie, on się przyda. Piarz 8, 4 plus. Dawać to co? Ale złoty walkout. I co w środku? Brazylia, SO. Dobra, Thiago Silva 8, 6. Tak jest, 4-2. Rage quit 3-2 w bilans. Dobra, przewinę. Majoszek, KKS Crackers. Ale gość top, serdeczne pozdrowienia. No widzicie, to jest piękna wymiana. Awans w pięknym stylu. FC Ponalewce 6-2, przegrana. Oddałbym mu tego wina, wiecie jak te punkty są. Ale bardzo mi zależało na tej ostatniej paczce. Dobra, paczka 11 razy 8 plus. Toca, niebieską kartę, jakąkolwiek. Dobra, złoty walkout. Polska, napastnik. Podobno przed chwilą strzelał bramki. 91 Robert Lewandowski. Cały pik został wykonany z kart niewymiennych. Jest to pik 88+, World Cupowa, Foot Fantasy i Tytani Trofeu. Lewy, statystyki. World Cupowa, ajajaj. Campos. Tytani Trofeów chyba. 75 fizyczności, 84 podań. 91 strzelania, 58 obrony. 93 tempa, 89 dryblingu. Wygląda fenomenalnie, ale tutaj już każda karta wygląda fenomenalnie. Donovan! Kolejna karta z rodzaju Tytanów Trofeów. 82 fizyczności, 86 podań, 91 tempa, 89 dryblingu. Kto to jest? Ljungberg. Rozpoczynamy ligę weekendową na RTG. Pierwsza liga weekendowa na tym koncie i zobaczymy jak ostatecznie wyjdzie. Dobra, nie ma sensu. Z Albatrosami przegrałem 5-1. Bilans 1-1, więc jak najbardziej dobrze. Na tych skrzydłach czuję tą dysproporcję składów. Jak oni mają bardzo dobre karty, ja nie do końca. Bilans niestety 1-2, ale damy radę. Wybieramy paczkę 10 razy 85+, większość głosów w 100% tak zdecydowała. I mam nadzieję, że to jest dobry wybór na koncie RTG. Dajcie kartę Team of the Season, musi być TOC. Jest TOC. Hiszpania, napastnik. No dobra, Alvaro Morata. Trochę oskamowali chyba. Chyba, że wysokie segmenty, no zobaczmy co jest w środku. Słabo. Czuję się oszukany, widzowie. 3,86, 2,87, 1,88. Pajet byłby lepszy. Pierwszy skład o ocenie 85. No w sumie niewymienne wszystko, więc będzie ten. I mała paczka piłkarzy Prime. W sumie tak, wracają do nas końcy, to jest istotne. Ten oczywiście w duplikacie wrócił. Razem z Alvaro Moratą. Toc moments, ale wrócił. Pieniądze na RTG. Oby był Toc, ale nie Morata. Sprawdźmy. Inform. No nie, no słabo, słuchajcie. Słabo, naprawdę. Idź ten 8-5. Tu jedynie złote karty mogą uratować, żeśmy jutro 8-5 razy 5 kolejny raz zrobili. O! Vinicius. Mega słaba paczka. Dobra, mamy 91k na RTG, zrobiliśmy trochę transferów, wyczyszczony klub, stroje i tak dalej, bardzo fajna kasa wpadała, idziemy na zakupy. No nie, ale patrzcie ile go wywala. Jest! Bergwijn! Jest zakup Bergwijna. Jest mocny nabytek, udało się. Zrobię to, co umiem najlepiej. Tam nie było spalonego, słuchajcie. Tam nie było spalonego. Nie, na pewno nie było spalonego. Stary, zrób to dla mnie. Pełen szacunek, stary. Pikachu.pl. Jesteś gość i to gość niesamowity. Gość z klasą. Będzie dobrze. Idziemy dalej. Musisz. Gość jest niesamowity. Gość chodzi na końcówki i gość to za każdym razem robi. Dobra, Donovan. 4-1, coś pięknego. Dobry skład, Lothar, Marquisio, Ginola. A na ataku Al-Owairan, Ronaldo 9-6. Wpadł stąd do bramki, wpadł 3.
Ale Sharawi, nie, to jest dużo szczęścia. Rage quit i mamy bilans 5-3. Bergwijn, 4-1. Rage quit, dobra, mamy 6-3. Lothar, Blanc, Grealish, ten, footballers, De Bruyne, Sanchez, Mbappé. Tak jest, ej, przykręcać tą taktykę czy nie? Co robić? Szybka rada. Przykręcić? I za ciosem, mówicie. Dusisz go kolanem? To co, zmieniamy trochę, tak? Dostanie szoku, bo na pewno się tego nie spodziewa. Na pewno się nie spodziewa, że nagle ta formacja zacznie grać ultra defensywnie. Bright! Bohater ligi weekendowej. 3-2, 92 minuta. El Sharawi! Jeszcze jaka lekkość zaczyna być w tej grze. Rajd. W tym momencie czuję radość z gry. W tym momencie po prostu tym rajdem czuję radość z gry. Że ci goście muszą po prostu się bawić tym futbolem, nie? Nie wiem, kto to strzelił, ale strzelił to w rajd. Ostatecznie nie było takiej przewagi w strzałach, no ale udało się wygrać. Na PC już nie ma Inigo. Idę łapać na RTG. Dawać, ładuj. Koje papie. Nie Kasia. Oj. Ale znikać będzie. Ja pierdolę. Patrzcie się, jak znika. Niesamowicie. Czekajcie, może inny nie podbił jeszcze tak. Jery. Graj. Może za 900 go wezmę. Dobra, nie zastanawiaj się, gościu, nie zastanawiaj się. Bierz Jeraja, nawet nie myśl przez sekundę. Wkroczył mi ktoś na niego. Tak jest, łapać, dawać Jeraja na RTG. Snajpiony Jeraj po około 1100-1200 monet. Po tej chwili obecnej w całości po 9K. Nie wystawiałem po maksymalnych widełkach. 169 tysięcy, RTG nabiera kolorytu. Dobra, rozbudowa to całe dywizję. Skład 84, wszystkie karty niewymienne. Otworzymy na koncie RTG i zobaczymy, co z tego poleci. Mamy Gertrudę i przydałoby się, żeby ktoś wpadł, kto będzie ewentualnie Linkiem, ale nie Koksu. Koksu też mamy. Jaka narodowość? Okej, jestem mega zadowolony. Jest to Kudus 90, o którym myślałem, żeby go kupić. W sumie przepaliłem karty niewymienne, więc świetna sprawa. 24 mecze, 17 bramek, 8 asyst. Nie podszedł mi, po prostu mi nie podszedł ten Dalglish, taka jest prawda. Nie grało mi się nim jakoś bardzo dobrze, więc niech idzie na listę transferową. Jest Tadić. Mamy kupionego Tadicia i jest to Tadić na pozycji już SPO z myśliwym 129k. Ej, ale to pięknie zaczyna wyglądać. 11 do 9 w strzałach, też nie jakaś kompletna dominacja. Miałem swoje szanse, szkoda, że na początku nie wszedłem z bramką. Zdecydowanie szkoda tej braku bramki na początku. Lucio, Ronaldinho, Cruyff, Jorginho, Mbappé. Ej, to będzie ciężkie znowu spotkanie, to będzie zdecydowanie ciężkie spotkanie. Szkoda, kurde, była piłka meczowa. Przesunął bramkarza, źle strzeliłem. Przesunął bramkarza i zacząłem chyba ruszać tym. Ale dobra, 7-5. Kokcu, słuchajcie, Kokcu, ale dostał piłę. Ten Payet chodzi. Ja nie mam pytań, jak ten Payet chodzi. Kurde mać, ale się dałem. Co jest grane? Neta mu, nie, co jest grane? Ilu? Ale jaja, dzięki stary, dziękuję! Kokcu, słuchajcie, Kokcu, ale dostał piłę. Tak jest, 9-5. Gramy teraz tak z głową. Dobra, wracamy. 5-2, wracamy. 5-3. 5-4. Dobrze jest, nie? Wright, tak się zostaje legendą klubu, tak się na to pracuje, 90 minuta, mecz był tragiczny, a tu Wright wpada i zostaje legendą. Jest mało, cały czas mu jest mało, dobra, Wright, ty jest Wright, żebyś nas na kontrę nie nadział. Ja pierdzielę, jak, nie mogę takich meczy przegrywać, jeśli chcę dobrze grać, chcę, to muszę zacząć dobrze grać. Wychodzę z tego meczu, w dupie to mam. Naprawdę, tu miałem w statystykach dwa razy celować w bramkarza. No nie wiem, ale ja tylko nie strzał w tym momencie. Ale ma dużo więcej akcji, to teraz on mógł być zły. Wright! Najlepszy, 74 oceny ogólnej. Pierwszy toc, którego mogliśmy zobaczyć w tej edycji. No miałeś dużo pecha, ja po takim meczu na twoim miejscu byłbym zły, ale niestety no... Taka jest piłka. 10-7. Courtois, Lucio, Garincha, Eto. Skład nie gra, pamiętajcie. Tibo robi mu różnicę, jak nic. Jest tylko jeden gość. Jedna zmiana. Jedna roszada w tym składzie. To jest jedyna szansa. Już go chcę wpuszczać.
Ten gość kocha ten klub. Po czym czy Tadić też go kocha. Wright. Wright. Wrócił. On wrócił. On wrócił. Hi Wright. Szansa na gola tylko 0,33. Nie wiem jak to. Seta była jak cholera. 0,33. Wright. Nie możemy mu odjąć. To była idealna, idealna wrzuta. Mam pytanie, z jakim klubem jesteś? Za Real Madryt. Dzięki wielkie za 10 biców. Proszę, Wright. Wright, nie bądź samolubem. Nie bądź samolubem. Wsadził to! Wsadził to! Wsadził to Wright od słupka! Tak jest! Nie podawał! On chciał skończyć tą ligę weekendową w swoim stylu. 11 winów na koncie, które dopiero co powstało. Jeden z trzech to co społeczności razy dwa i dwa wybory oraz paczki, które dadzą końce. Sprawdźmy pierwszy pik. Oblak 89. Jest mega dobrze, jest mega dobrze. Może gorzej, Canales. Jeden z trzech toców społeczności na koncie RTG. Sprawdźmy, co jest w środku. Okej. Okay. Morata, Tavernier, Ito. Morata i Ito nie za dobrze, ale Tavernier myślę, że wzmocnienie składu. Drugi. Jeden z trzech toców społeczności. Co w środku? Sprawdźmy. Okej. Okay. Ben Sebaini, Ito i Deha. Dobra, no ale De Gea. De Gea, Tavernier. Dupa. Ale sprawdźmy, nic specjalnego, lipa, no mógł być coś lepszy. Paczka rzadkich zawodników, 12 rzadkich złotych zawodników na RTG, a w środku? Okej. Okay. Jak nie wyhandlujesz, to ci nie da. Znowu złotym, bramkarz. Okej, okay. Ter Stegen. Ter Stegen 8-8. Świetna paczka, nie narzekam. To jest około 40-50 ponad tysięcy, 60k z tego zarabiamy na RTG. Jest naprawdę spoko. Dobra, bramkę. Nie wiem jak to zgram, nie wiem jak to wykombinuję, ale tak to w tym momencie wygląda.